Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym porozmawiamy o Volkswagenie T2, popularnym transporterze drugiej generacji i porozmawiamy o tym, jak to Volkswagen udowodnił, że można nie tylko w bloku wschodnim tłuc cały czas to samo i co lepsze, w przypadku Volkswagena akurat udowodnili też, że da się to robić tak, żeby wszyscy uważali, że są fajni, a nie jak na przykład w PRL-u o FSO, że to kompletny śmieć. Kiedy wchodził ten T2 w 67, to zapytacie się, czy to był faktycznie nowy model. No, w nomenklaturze Volkswagena może tak, ale ogólnie to ni chuj. Już tłumaczę. W 50 roku pojawił się pierwszy transporter, na bazie oczywiście Garbusa, wówczas będący czymś nowoczesnym. Dlaczego nowoczesnym? Był jednym z pierwszych takich małych busików z miejscem kierowcy umiejscowionym nad przednią osią. Sęk w tym, że 17 lat później technologia zaczęła iść do przodu, natomiast Volkswagen postanowił, że ma to w dupie. Bo o ile w bloku wschodnim nie modernizowali niczego, bo nie mieli za co, o tyle Volkswagen uznał, po co wydawać, mal, kupią to samo, zmienimy im trzy rzeczy na krzyż i dawaj, tłuczemy dalej to samo. Głównym mankamentem transportera jedynki było to, że silnik znajdował się z tyłu, co znacząco utrudniało załadunek. Czy Volkswagen poprawił największy problem swojego wozu? Ten silnik umiejscowiony dokładnie tutaj, przez to zobaczcie, jak wysoko jest próg załadunkowy. Przypominam, Volkswagen T1, T2 to nie były samochody tak jak teraz do jeżdżenia po świecie jako mini campery, lifestyle'owe. Nie, to były wozy do roboty, kurwa. To miało zapierdalać jako bus na robocie. Więc to, czy się dało tutaj wsadzić, chyba jeszcze nie było Europalet, ale odpowiednik Europalety, miało zajebiste znaczenie. No więc co zrobił Volkswagen? Stwierdził, że ma to w dupie, bo ci frajerzy i tak kupią to gówno, więc nie zmienią prawie nic, wypuszczą to jeszcze raz, bo poprzedni był sukcesem i będą tłuc siano, kurwa, na fali tego sukcesu poprzedniego. Czyli w skrócie, dostaliśmy znowu, po 17 latach, lekko zmienioną budę, tak naprawdę tą samą platformę, dalej przedwojenny tak naprawdę konstrukcyjnie, kurwa, silnik Garbusa z tyłu chłodzony powietrzem. I uwaga, największa zmiana poza drobnymi zmianami stylistycznymi to tylna oś, ponieważ wcześniej, żeby wykorzystać napęd i tak naprawdę zawieszenie przeniesione z Garbusa, musieli zrobić straszną rzeźbę z tyłu, to teraz zmienili półosie na takie z przegubami, dzięki czemu to zawieszenie było prostsze, lepsze i się tak nie musiało jakoś dziwnie ustawiać pod dziwnym kątem. Wow. To jest wszystko, co kurwa zrobił Volkswagen, żeby wypuścić to jako nowy model. I to nie był koniec produkcji gówna z silnikiem z tyłu, bo robili to dalej aż do T3. Można by powiedzieć, że w zasadzie to się starali mniej więcej tak jak ZS Denysa, ponieważ pierwsza prawdziwa zmiana w transporterze od 50 roku, pierwsza prawdziwa konstrukcyjna zmiana nastąpiła razem z wejściem T4. Czyli mniej więcej w tym samym czasie, co bohaterska polska firma, to przepraszam, nie Nysa, a Lublin, wprowadziła Lublina. I dlaczego teraz jedno nazywamy gównem, a to uważa się za obiekt kultu? Otóż Volkswagen, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw socjalistycznych, potrafił swoje lenistwo technologiczne i brak kurwa rozwoju i wciskanie ludziom po raz setny tego samego zawsze dobrze opakować w odpowiedni marketing oraz wstrzelić się z wprowadzeniem tej jednej nowości raz na kilka dekad we właściwy moment. Zobaczcie, Garbus, prosty samochód dla ludu, wstrzelił się idealnie w realia powojenne, można go było tłuc kilka dekad. Transporter T1 faktycznie był czymś, co było tym, czego ludzie potrzebowali, prostym dostawczakiem, łatwym w manewrowaniu i tak dalej. I to były właśnie te sekrety. Tak samo Golf. Golf, kiedy wchodził, zdefiniował tak naprawdę segment hatchbacków, ale zobaczcie, że tak naprawdę koncepcja Golfa, ta z 74, praktycznie nie zmieniła się aż do dzisiaj. Zmieniły się ok. Zmienił się trochę wygląd tego samochodu. Znaczy, no, zauważalnie się zmienił.
ale to dalej jest ten sam hatchback. I tak samo było tutaj z tym transporterem. Skoro transporter T1 zrobił sobie dobrą opinię, to mogli na tej opinii jechać jeszcze dwie generacje, nie usuwając nawet tego silnika z tyłu. Poczekali te trzy generacje, aż temat się wyczerpał już do zera i dopiero wtedy wprowadzili nowoczesne T4. I zobaczcie, teraz po wprowadzeniu tego T4 tak naprawdę aż do obecnego chyba T6 albo T7 nawet, na dobrą sprawę znowu nie zaszły żadne zmiany, poza tym, że po prostu T6 czy T7 wygląda przy T4 jakby poszło na siłownię i wpierdalało 5 razy dziennie kurczaka z ryżem. I to tyle. Trochę nowinek, ale koncepcja dalej ta sama. Po prostu Volkswagen doprowadził do perfekcji tłuczenie kurwa tego samego, ale na takim poziomie i na takim poziomie dopracowania, żeby ludzie mimo wszystko chcieli to kupić. Volkswagen jak miał jeden pomysł, dobry, i on żarł, to go nie zmieniał, tylko delikatnie poprawiał i starał się nawiązywać do tradycji, pokazywać, że nasze wozy są takie kurwa dobre, ja, że nie musimy ich. Kajne zmiany, zbyt dobre, zer gut. Po prostu potrafili ze swojej przestarzałości swoich produktów zrobić atut. A wiecie, co jeszcze jest dobrym pomysłem, którego nie warto zmieniać, tak jak Volkswagena Transportera? Sprawdzanie ubezpieczenia OC na jedynie słusznej porównywareczce i ogólnie kupowanie ubezpieczenia OC, AC tanio. Dlatego serdecznie Wam polecam. W linku w opisie macie porównywarkę, na której sobie sprawdzicie cenę OC czy AC, porównacie wiele ofert ubezpieczycieli, dostaniecie dwa razy 150 zł cashbacku, czyli zwrotu, i jeszcze link polecający, jeśli skorzystacie. I za każdym razem, jak go komuś wyślecie i skorzysta, dostajecie 50 zł aż do 2000. I to nie jest żaden scam, faktycznie potwierdzenia przelewów są. Naprawdę te prawdziwe pieniądze wpływają. Także jedynie słuszne Mubi Pyly w opisie. Tak samo dobry i ciągle dobry pomysł, jak produkowanie transportera. I lecimy dalej z odcinkiem. Jedną z niezwątpliwych zalet T1 i T2, bo to bardzo podobne wozy, jest jego stylistyka. Przy czym tutaj tak naprawdę to nie jest żadna przełomowa stylistyka, bo w dużej mierze to jest tak jakby garbus i kontener kurwa na odpady zmieszane, taki stalowy, mieli dziecko i tylko dodali do tego dach i tak powstało T1, T2. W sensie serio, to tak naprawdę mamy kształt kontenera, trochę wyokrąglone, bo taka była moda. Co ciekawe, moda się już w latach końcowych 60-tych, 70-tych zmieniała bardziej na kredensy. Volkswagen miał to w dupie, jaka moda. Wygrali też przy okazji w życie, bo ta właśnie taka stara stylistyka, ta stylistyka, która była z przeszłości, to, że to się coś, było coś, co nie zmieniało, to wygrali w życie, bo udało im się kupić sobie hipisów w Ameryce. I ten samochód stał się symbolem hipisów. W ten sposób korporacja z korzeniami w III Rzeszy przejęła antywojennych hipisów. Powiem tak, pewien austriacki malarz, który odpowiadał za zlecenie stworzenia projektu, który był bazą dla tego transportera, czyli garbusa, prawdopodobnie by się zaśmiał. Co się tak naprawdę zmieniło? Oczywiście Volkswageniarze teraz pierdolnęliby taką litanię mniej więcej. Ja na szczęście się nie znam na Volkswagenach, więc mogę Wam tylko powiedzieć, że bez wątpienia zmienił się przód. Zmieniło się to, że zniknęła dzielona przednia szyba. I też na przestrzeni produkcji T2 zmieniły się na przykład chociażby zderzaki i zmienił się ten element z kierunkowskazami. Kiedyś kierunkowskazy były okrągłe i były u dołu. A poza tym to są wszystko tak naprawdę zmiany kosmetyczne. Też inna wielkość była tutaj loga tego, co jest pod oponą zapasową, znaczy kołem zapasowym, ale no w tej chwili tego nie widzimy, bo to mamy wariant z przykręconym z przodu kołem zapasowym. Oczywiście, pewnie część fanatyków chłodzonych powietrzem Volkswagenów będzie się zesrywać, że T2 i Garbus to są kurwa cuda techniki, najwspanialsze samochody, jakie kiedykolwiek powstały, w ogóle kurwa. Przecież podejrzewam, że nie, oni chyba mają dużo luźniejsze rajdy niż fanatycy polskiej motoryzacji, ale nieważne. Zapytacie, dlaczego się nie rozwodzę o stylistyce tego wspaniałego kontenera na śmieci? No bo to jest stylistyka kontenera na śmieci i to takiego ładnego, w sensie mógłbym mieć taki kontener na śmieci w ogródku. Ale okej, o tym sobie pogadaliśmy. Przejdźmy teraz
Jeśli chodzi o wnętrze te dwójki, to jest ono mniej więcej tak smutne, jak niedzielny poranek typowego Niemca po Oktoberfeście, na którym wywalił 21 piw i zjadł 37 kiełbas z kartoflami, więc po prostu nie jest dobrze. Mamy prostą deskę z czarnego, badziewnego plastiku, mamy czarne boczki z czarnymi klamkami, z czarnym gównem, no fascynujące jak nie wiem. Mamy wielkie koło sterowe, prosto jakby było z autosana jakiegoś. I mamy jeden ciekawy element, czyli rozpiskę od skrzyni biegów. Jak się jej dobrze przyjrzymy, to wyjdzie nam, że już wiemy, na kim wzorowali się konstruktorzy skrzyni biegów w Kamazie, kurwa. Bo jak widzicie, to nie jest ułożone jak normalne biegi, tylko trzeba je losować. Kolumna kierownicza między jajami kierowcy, chyba że prowadzi kobieta, no to wtedy nie jest między jajami, raczej. Fletnerki, wielka wygrana nad żukiem, ponieważ szyby się chowają zamiast odsuwać. Tablica przyrządów jest ograniczona do absolutnego, kompletnego minimum. I te zegary są tak smutne i nieprzyjemne, że potrzebna jest pulchna Hawajka, która będzie odwracać naszą uwagę od tego, na co się skazaliśmy, jeżdżąc Volkswagenem. Natomiast należy docenić, że jednym z ważnych zegarów jest właśnie zegar. Zegar mierzący czas, ponieważ w tym samochodzie przyspieszenie mierzy się w godzinach. Kolejne super nowoczesne rozwiązanie, pedał gazu wciskany w podłogę i ogólnie pedały wciskane w podłogę, a nie podwieszane. No po prostu nowoczesność w domu i w zagrodzie. Ponieważ to jest wersja osobowa, kombi, to jednak żeby nie było, mamy tutaj, nie wiem czy fabryczne, czy domontowane, dwa szyberdachy. Żebyśmy się jednak czuli, jakby to było coś fajniejszego niż tanie badziewne gówno, które było wciskane ludziom jako coś świetnego, bo raz im wyszło, to już potem tłukli to samo. Jeśli chodzi o to, co się dzieje z tyłu, no to tutaj tak naprawdę wiele zostało już zmienione, przerobione pod to, że ten wóz jeździ jako kamper. Pod taką przeróbkę jak najbardziej się nadaje. Oryginalnie w wersji kombi byłyby tutaj dwa rzędy siedzeń, które można łatwo wyjąć i przerobić go na wóz ładunkowy. Także nie będę się rozwodził, bo to już nie jest oryginalna kompletacja. Jak przystało na wysokojakościowego Volkswagena, drzwi się zamyka spierdolnięciem, tak samo przednie, nie? Jak sobie zamkniesz je tak, to coś tam nawet się udało. Chodźmy zobaczyć, co tam w silniku. Mamy tutaj małą klapkę, otwieraną, blokowaną, proszę bardzo. I możemy sobie zajrzeć do motoru, jakieś tam czynności serwisowe, typu wymontowanie gaźnika, aparatu zapłonowego. No dużo czynności już jesteśmy w stanie wykonać, choć biorąc pod uwagę wielkość tego otworu, nie będzie to super wygodne. No i pomyślicie sobie, no dobra, to może jest jeszcze jakiś dostęp od góry na zasadzie, no będzie jakoś, nie wiem, prościej. Otóż tutaj sobie do dupy można zajrzeć, a nie do silnika, ponieważ tu jest blacha i ewentualnie tutaj, zobaczcie, mamy schowek na gaśnicę i jakieś pierdoły, taki zręczny, a tutaj chyba będzie wlew, a nie, to jest dorobione złącze gniazdko, więc to nie ma znaczenia. Tak naprawdę większość serwisu trzeba wykonywać od dołu. Genialne. Jeśli chodzi o sam motor, nie będę się jakoś strasznie rozwodził. Ponieważ tutaj, jeśli się nie mylę, mamy silnik 1.6 wywodzący się prosto z garbusa z typu 1. Czy to jest typ 1, 2 czy 3, nie jestem pewien. Natomiast będzie to około 50 koni w dostawczaku, kurwa. Ale okej, tutaj można też było dostać silnik typ 4, z Volkswagena typ 4, który już był większy, między 1,7 a 2 litry, tak zwany naleśnikowy, ale tu akurat tego nie uświadczymy. Nawet nie uświadczymy elektronicznego zapłonu, z tego co widzę, to będzie jeszcze stykowiec. A, no i zapomniałem powiedzieć, że to tam pod maską, skoro to jest garbus, to jest, proszę Państwa, bokser czterocylindrowy, chłodzony powietrzem. I tutaj przy okazji taka mała dygresja, dlaczego chłodzony powietrzem? Tak naprawdę nie chłodzony powietrzem, tylko chłodzony olejem, ponieważ w silnikach tak zwanych chłodzonych powietrzem nie ma płynu chłodniczego, natomiast zaciecz chłodzącą, odbierającą ciepło robi olej silnikowy. No ale dobra, pogadali, chodźmy się przejechać tą bestią.
I zaczniemy naszą przejażdżkę od tego, co najbardziej sobie cenią obecni użytkownicy Volkswagenów, transporterów, czyli od jego zdolności do jeżdżenia po chujowych drogach, po prostu po jakichś leśnych, gównianych duktach. On ma bardzo wysokie zawieszenie, wysoki skok tego zawieszenia, więc bez problemu można sobie jeździć jakimiś szutrami, zadupiami i temu podobnymi, ponieważ to nawet jest dość wygodne na dziurach. I to jest pewna zaleta i to była też zaleta w czasach, kiedy ten wóz był nowy, bo jak wiemy, bus musiał latać, a też lata 60., a nawet 70. to nie są czasy, kiedy sieć drogowa była aż tak rozwinięta nawet w Europie Zachodniej, jak jest teraz. Więc to wysokie zawieszenie w busie grało rolę. A, oberwałem po ryju gałęzią. Czuję się teraz jak prawdziwy posiadacz te dwójki. Dobra, i musimy się przedrzeć przez postępy dzikie podwarszawskiej pierwotnej puszczy. Czytaj, miejsca, które prawdopodobnie za 2 lata będzie już zabudowane, ponieważ to coś, czym jedziemy, ma nawet swoją nazwę. To jest ulica. Chyba się nazywa Radzymińska. Także nie martwcie się, tutaj niedługo będą tak zwane obozy mieszkalne z prestiżowymi domami szeregowymi dla mieszkańców, dla pracowników korporacji. Także po cichu mam nadzieję, że dojedziemy w końcu do asfaltu. Aczkolwiek tak naprawdę, jeśli chodzi o tę dwójkę, to na asfalcie to prawdopodobnie będzie się sprawował gorzej niż na takim szutrze, ponieważ tutaj to jego mięciutkie zawieszenie, które restauruje każdą dziurę, jest świetne. Natomiast jak już wjedziemy na asfalt, to niestety odpada, nie ma mocy i się buja. O, uwaga, asfalt. Natomiast z tym nie ma mocy. Więc Volkswagen użył mózgu, projektując ten samochód, i wiedział, że ponieważ to jest wóz do zastosowań przede wszystkim roboczych jako bus, to bardziej niż prędkość maksymalna liczy się... Chwila, muszę się skupić. Ponieważ Volkswagen projektował ten wóz z myślą o tym, że on będzie używany do zastosowań tak zwanych komercyjnych, to też stroili silnik w taki sposób, żeby on przede wszystkim miał dużo momentu z dołu, a niekoniecznie, żeby prędkość maksymalna była wysoka. Co zresztą mogę wam zaraz pokazać. Kończy się teren zabudowany, mamy pustą drogę serwisową. Pokażę wam, jak przyspiesza tę dwójkę. Uwaga, nielegalne wyścigi Volkswagenem Transporterem. Czas zacząć. I ruszamy. 20 na godzinę. Wgniata w fotel. Czuję, jak mi broda rośnie. 40. Sześćdziesiąt. Nie mogę wbić biegu. 60. No i teraz, prawda, tego, no, nie dzieje się nic. Zresztą buja się tak, że boję się pokonywać tego pagórka. No i to tyle. 60 co osiągnęliśmy. Nielegalne wyścigi poszły tak. Natomiast, żeby nie było, wóz ma też pewne zalety, ale to wam powiem, jak wykręcę. No właśnie, bo jeśli chodzi o zalety, to nie do końca zaletą jest jego zwrotność, bo po to jesteśmy tutaj, siedzimy nad przednim kołem, żeby poprawić zwrotność tego wozu. Ale ona wcale nie jest cudowna. Jest niezła, jest lepsza niż jakichś poprzednich wozów z innym układem, ale nie jest cudowna, jest po prostu ok. Całkiem nieźle, jak widzicie, zawrócił. Zrobimy ponowne nielegalne wyścigi. Pasjansa bym mógł postawić, zanim on kurwa osiągnie 100, ile w ogóle osiągnie 100. Przepraszam, tu 90, ale nie ma mowy o 90. O, wyczuł już górkę z daleka. Koło 70 zaczynam bać się o swoje życie w zakręcie. Bo on się tak buja. Proszę państwa, dobijamy do 80 na liczniku. Zaczynam się bać. Chyba pora zwolnić. Chyba było 80. Dobry wóz. Natomiast, jak już się nim jedzie, mimo wszystko, pomimo tego, że jest powolny, że jest przestarzały, to możemy zauważyć to właśnie volkswagenowe coś, polegające na tym,
że jak już Volkswagen robi taki samochód, robił, czyli tłuk po prostu znowu, kurwa, to samo, cały czas to samo, to robił to dopracowane. Ten wóz, pomimo tego, że jest przestarzały, nie daje użytkownikowi specjalnie znać, że jest przestarzały. Bo jest naprawdę cywilizowany w obsłudze. W porównaniu na przykład z Żukiem z podobnego rocznika, to nie ma porównania. Tu mamy do czynienia z autem, które jest dużo bardziej przyjazne dla użytkownika. Pomimo tego, że jakby technika jest przestarzała, sposób prowadzenia tego pojazdu nie różni się aż tak bardzo od współczesnego. Oczywiście moc się różni. Wbijanie biegów to jest ogólnie maszyna losująca, tak? Natomiast nie ma czegoś takiego, że bądź się tak chlastał po prostu siurem po ryju, tak jak ma to w zwyczaju Żuk. Nie jest aż tak głośny. On jest zaskakująco cichy. Praktycznie nie słychać tego umiejscowionego z tyłu silnika. Znaczy słychać go, on fajnie mruczy, ale nie jest tak, że cię kurwa ogłusza, tak jak w przypadku wozów z silnikiem tutaj, który masz obok kolana i opierasz na nim łokieć. Jest wygodnie. To jest też nietypowe dla starych busów. Tu się po prostu siedzi wygodnie. Już czuję, że ten samochód w ogóle nie masakruje cię podczas długiej trasy. I myślę, że to też jest kolejny powód, dla którego jest tak często wybierany jako właśnie stary samochód do użytku jako kamper. Jest dobra pozycja za kierownicą, jest zajebista widoczność. Czego chcieć więcej? Pewnie normalnego silnika i progu załadunkowego. A, no i swoją drogą kolejna kwestia. Tutaj na przykład nie do końca chcę odbijać pająk, wybierak. Znaczy wybierak, pająk od kierunkowskazów, że się nie cofa. Ale to się wydarzyło, ta drobna usterka, dopiero po bardzo długiej, wieloletniej eksploatacji tu dochodzimy właśnie do kolejnej kwestii. Mamy sobie 50-letni wóz, o Boże, sraluch, jeszcze pewnie mnie pozdrowi. Mam nadzieję, że nie pozdrowił mnie. Tylko się uśmiecha. A, uśmiechałeś się, a nie wiedziałeś, że obrażam twojego sralucha. Blisko stąd do Strażackiej, to ci go tam zezłomują, mam nadzieję, że tam jedziesz. Dobra, wracamy do T2. No więc T2 jest dobre jakościowo, w sensie ono pomimo tego, że jedziesz samochodem, który nie przeszedł kapitalnego remontu, ma 78 plus 30 to 2008 plus 15, 45 lat ma wóz, nie czujesz tego. I to nie jest wóz, który ma te 35 tysięcy przebiegu raczej, chyba, nie wiem, bardzo możliwe, że ma więcej. Mimo to, kurwa, on działa. Nic się nie dzieje niepokojącego, wszystko jest wpyte. To jest drobne uszkodzenie w postaci tego, że się nie cofa pająk od kierunkowskazów. No ale to nie wpływa na pracę silnika, tak? Kierunkowskazy ogólnie nie wpływają na pracę silnika. To jest kolejna kwestia, to jest dopracowany wóz, więc jaka jest konkluzja? Konkluzja jest taka, że Volkswagen T2 to jest samochód, który naprawdę da się lubić. I ja w pełni rozumiem ludzi, którzy to lubią, tym się fajnie jedzie. Tym się naprawdę fajnie jedzie, to sympatycznie, nietypowo wygląda. Nawet jak to było już gówno w momencie, w którym to wprowadzano, to trochę jak, nie wiem, no z Warszawą, z Polonezem, z dużym Fiatem. Jesteśmy 40 lat później, nikogo już teraz nie obchodzi, czy ten wóz był dobry w momencie, w którym wchodził, bo i tak go nie kupujesz, kurwa, do roboty, tylko kupujesz go, żeby sprawiał ci przyjemność z jazdy. Swoją drogą, to jest coś pięknego, czego ludzie nie rozumieli kompletnie na początku istnienia mojego kanału. Jak ja mogę obrażać samochody i jednocześnie je lubić? Przecież tak się nie da! Obrażasz je, czemu nienawidzisz klasycznej motoryzacji? Tak, kurwa, takiej nienawidzę, że się nie od 5 lat zawodowo zajmuję, a hobbystycznie 2 razy tyle. No, otóż mogę wyśmiewać samochody, mogę je obrażać. Mogę mówić, że były chujowe, jak były nowe, ale to nie znaczy, że ich nie lubię. Ja lubię chujowe samochody. Ja nie lubię fajnych, dobrych samochodów, bo tam, kurwa, nie ma o czym rozmawiać. To jest po prostu dobry wóz, dobra pralka do jeżdżenia w tej i we w tej. Kurwa, kogo to w ogóle obchodzi to? Szkoda strzępić ryj. A chujowe samochody to są atrakcje, to są przygody. Pojedziesz takim, zjebie się gdzieś. To będzie żyć. A propos, pojedziesz gdzieś i się zjebie. Zapomniałem wam, a nie, powiedziałem wam, że w Brazylii robili te śmietniki. To ja wam dodam, że ja bardzo możliwe, że będę miał okazję wam pokazać takie właśnie produkowane w południowej Ameryce wozy.
ponieważ na koniec roku, moi drodzy, szykuje się, już ogłaszałem to na mediach społecznościowych, ale ogłoszę też tu, szykuje się potężna wyprawa do Ameryki Południowej polonezem. Będzie grubo, tyle mogę wam powiedzieć. I być może przywiozę trochę zdjęć i nagrań właśnie takich T2-ek bożych, produkowanych do 13 roku. Co najlepsze, to oznacza, że można kupić sobie taki wóz wyprodukowany 10 lat temu, 10-letni. Tylko trzeba pojechać do Ameryki Południowej. No ale dobra, ile można pierdolić? Dobry wóz, znaczy dobry, niedobry wóz, ale fajny. Podoba mi się, fajnie się nim jeździ. Jest dużo przyjemniejszy od żuka, wolałbym go zamiast żuka. Jedyna wada względem żuka jest taka, że chujowo się go ładuje i nie wsadzisz 3 ton żwiru jak do żuka. Poza tym, bene. No, także to tyle w tym odcinku. Przypominam o jedynie słusznym cashbacku na Mubi Pyly, czytaj, znaczy porównywarce po prostu OC. Macie w linku w opisie, jak chcecie, skorzystajcie. No i druga kwestia, zapraszam na mój sklep motobieda.pl. Nalepki, gadżety, fajne rzeczy. Nie wiem, jaki dokładnie będzie asortyment w momencie publikacji tego filmu, ale mam nadzieję, że będzie już wlepa. To nie wpływa na pracę silnika. Ja też nie wpływam na pracę tego silnika, ponieważ nie patrzę, co robię. Nara.